Artur Szpika, Darek Cizora. Boksowałeś z Arturem. Dużo mówiło się o tym, czy o twojej aktywności, o tym, że trochę przespałeś te pierwsze rundy. Darek Cizora raczej jest też znany z tego, że przesypia, ale jeśli już wejdzie w półdystans, to atakuje bardzo mocno. Jak widzisz Artura Szpilkę w półdystansie z Darekiem Cizorą? Wiesz co, naprawdę to wszystko będzie zależało od dyspozycji Cizory, tak, bo oglądam, śledzę te całe poczynania Cizory i widzę, że zmobilizowany jest do tego pojedynku, że podchodzi poważnie, trenuje ostro i naprawdę on jak już rozrusza tą swoją maszynę, to cały czas do przodu, tak, cały czas do półdystansu, jest w półdystansie, zadaje mnóstwo ciosów, tak, i te ciosy są naprawdę mocne, a Artur nie za bardzo sobie będzie radził, tak, bo to mi się, wiesz, wydaje, że w tym półdystansie nie będzie mu szło, tak, ale naprawdę też nie mogę się doczekać tego pojedynku, też będę z niecierpliwością czekał na ten pojedynek.